Witajcie w programie Tracker Club. Jak zwykle pokażemy Wam, co robią kierowcy w pracy, po pracy, ale nigdy zamiast pracy. To nie są kierowcy znudzeni swoją pracą, ale tacy, co ją bardzo kochają, podobnie jak swoje samochody. I zrobią wszystko, aby ich pojazdy wyróżniały się na drogach i ulicach. Ale na początek trochę muzyki. Like
Takiej muzy to można słuchać godzinami. A teraz poznajcie Mercedesa i jego kierowcę. Ale ostrzegamy, w tym samochodzie można się łatwo zakochać. Może trochę bez wzajemności, bo do tanich nie należy. Ale kto nie chciałby wybrać się takim w podróż życia? Popatrzcie i posłuchajcie. Przed nami znajduje się ostatnio zbudowany kamper na podwoziu Mercedesa Actros. Jest to podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton i ten pojazd jest zbudowany całkowicie w naszej firmie. Oryginalnym jest podwozie oraz kabina, która i tak była dostosowana do potrzeb kampera. Z przodu znajduje się napęd hydrauliczny, tak zwany HAD, a z tyłu klasyczny napęd mechaniczny. Jest to kamper o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton z silnikiem o mocy 510 koni, a więc bardzo duża moc, wystarczająca w zupełności do pokonywania trudów różnych podróży kamperami. Talon, który został złożony na czas jazdy, to znaczy zsunięto ściany, tak ażeby gabaryty pojazdu nie przekroczyły 2,55 metra. Tutaj znajduje się rozkładane spanie, jak również kanapa, na której można siedzieć i stół, który jest przesuwany elektrycznie, można go wysunąć. Po przeciwnej stronie kanapy znajduje się telewizor, który sterowany pilotem wysuwa się z szafy. Cztery osoby swobodnie mogą się przemieszczać, podróżując na obrotowych fotelach. Kamper jest zarejestrowany na 6 osób, z czego 4 osoby znajdują się w tej części kabinowej, a 2 osoby mogą przebywać, będąc zapięci pasami, w części tak zwanej salonowej. Przy drzwiach wejściowych, odpowiednio osłonięta, znajduje się kuchnia z płytą gazową, czteropalnikową, podestem do rozkładania potraw, jak również z piekarnikiem gazowym. Kamper posiada 730 litrów wody czystej i zbiornik na 300 litrów wody brudnej. Ponadto znajduje się układ filtrowania wody w łazience. Oprócz normalnej umywalki, ubikacji, znajduje się pralka. Pojemność lodówek jest bardzo duża, bo jedna posiada 140 litrów, druga posiada 60 litrów. Po podniesieniu dachu o 1 metr wysokości od podłogi w części sypialnej do dachu jest wówczas 2,20 m. Ten duży bagażnik to nie jest zwykły klasyczny bagażnik, taki jak znajduje się w kamperach. To jest garaż na samochód osobowy. A więc zajeżdżamy na kemping, stoimy na kempingu kamperem, a samochodem osobowym zwiedzamy i podróżujemy po okolicy. Świetny kamper, prawda? Takim to można wybrać się w podróż dookoła świata. I to nie raz. Natomiast w następnym odcinku pokażemy Wam Scanię i jej kierowcę. Z nią także nie jeden z Was chciałby polatać. Dlaczego? O tym w kolejnym odcinku programu. A po przerwie porcja dobrej muzyki. Dobrze Was widzieć z powrotem. A teraz obiecana piosenka. Posłuchajcie. Living out the material down, you've been proving it's been a down. Got a lot of freedom.
ta piosenka wpada w ucho, prawda? Dużo takiej i innej muzyki oraz przepięknych ciężarówek przybędzie na zlot Mastertruck. W tym roku impreza odbędzie się od 19 do 21 lipca w polskiej Nowej Wsi koło Opola. To wydarzenie co roku gromadzi ponad 1000 pojazdów z całej Europy, reprezentujących różne szkoły tuningu. Styl holenderski, skandynawski, polski, niemiecki oraz włoski. Warto je poznać i wybrać swój ulubiony. Będziecie mogli zajrzeć do luksusowych kabin i usłyszeć muzykę z profesjonalnego nagłośnienia szoferek. Poznacie mistrzów nagłośnienia, oświetlenia i oldtimery. Gwarantujemy, że po jednym dniu na Mastertrucku pokochacie piękne ciężarówki. Gorąco Was zapraszamy. A teraz przedstawiamy Wam dziarskiego 50-latka, który kocha spędzanie czasu na łonie natury. On nie lubi miast i asfaltu. Najlepiej czuje się w piachu lub błocie. Chociaż fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach już nie ma, to nadal żywe są legendy tej wytwórni. Kultowe ciężarówki Star. Wiele z nich nadal pracuje w górnictwie, energetyce i w wojsku, zwłaszcza model Star 266. Ta udana ciężarówka obchodziła niedawno jubileusz. Obchodzimy właśnie 50-lecie uruchomienia produkcji Stara 266. Jest to szczytowe osiągnięcie zakładu. Doskonale zaprojektowany samochód, który okazał się bardzo udany. Do tej pory jest modernizowany na życzenie różnych instytucji, zarówno prywatnych użytkowników, jak i wojska. Wobec tego ma z najlepszego źródła potwierdzenie jakość tego samochodu. Dodajmy, że do dziś istnieje luka rynkowa dla tego typu samochodów dla wojska. Poza pojazdami z Rosji, których jak wiadomo raczej nie spotkamy w polskich szeregach, nikt nie produkuje tak lekkiej i dzielnej ciężarówki 6x6. Był to najlepszy polski produkt motoryzacyjny, czy polskiej konstrukcji. Oczywiście jego przygotowanie poprzedziły naprawdę ambitne analizy rynków, nie tylko bynajmniej krajów RWPG, ale również rynków zachodnich. Te imponujące opracowania jeszcze z lat 60. pozwoliły wytyczyć kierunki rozwoju fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. To właśnie te opracowania posłużyły do stworzenia całej rodziny Starów 200 z 266 na czele jako szczytowym osiągnięciem FSC. Głównym odbiorcą tego pojazdu było wojsko. W związku z tym wojsko też stawiało niezwykle wysokie wymagania producentowi, których ten sprostał. I powtórzmy to jeszcze raz. Do tej pory żaden producent nie zaoferował pojazdów o walorach zbliżonych do Stara 266. Są do niego podobne, ale nie są jego odpowiednikami czy bezpośrednimi konkurentami. Dzisiaj wiele Starów 266 jest na wcześniejszej emeryturze, ale okazyjnie sobie dorabiają u pasjonatów. Mam taki swój mały catering do ciągania kuchni polowej właśnie. Używam Stara 266. To taka moja maskotka. Powiedzmy, trochę do pojeżdżenia w terenie, trochę żeby ludzi powozić gdzieś na jakichś eventach. Tu trochę kuchnię pociągnąć. To taka moja wizytówka, zielony Star, zielona grochówka. W wojsku kontakt ze Starem 266, który był tak de facto moim pierwszym samochodem, którym się musiałem opiekować i o niego dbać. I tak już zostało. Pan Sebastian związał się ze Starem na całe dorosłe życie. Opiekuje się samochodem jedynym na świecie, który się zachował w wersji oryginalnej. Jest to samochód rajdowy, który był planowany na kolejny rajd Paryż-Dakar. Tak, bo Star 266 z natury był przygotowany do tego rajdu i brał w nim udział. Tylko zmiana przepisów go zdyskwalifikowała, ale na pewno technicznie dałby radę. Także i dzisiaj, bo jak na 50-latka jest w doskonałej kondycji. Pokonując własny tor, czasem wiosną coś się zmienia, czuć w powietrzu czystą woń. Rosną kwiaty, kwitną drzewa, człowiekowi chce się żyć. Załamajmy swe marzenia,
tylu złych. Popatrz więc na niebo, popatrz na wodę, na wszystkich ludzi piękną urodę. Popatrz więc na góry, popatrz na lasy. Niech ziemia żyje, aż poprzed czasy. Uczuć swoich trosk i zmartwień będzie mniej. Niech samotnie niech nie stoi, twójkę zawsze będzie lżej. Znosić ciosy i porażki, których dał nie szczędzi los. Życie to nie same blaski, tylko worek pełen łez. Popatrz więc na wodę, popatrz na niebo i wszystkich ludzi piękną murowę. Popatrz więc na góry, popatrz na lasy. Niech ziemia żyje, aż może czasy. Niech ziemia żyje, aż po prostu czasu, kochani.